Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Piotr Jabłoński i mam dla Państwa przyjemność poprowadzić tę sesję. Na co dzień zajmuję się wspieraniem operatorów w centralnej Europie. Z ramienia Cisco Services. Jestem konsultantem i moją specjalizacją jest właśnie są protokoły BGP, MPLS, IPv6, Multicast, parę innych rzeczy. Mam dzisiaj przyjemność opowiedzieć troszeczkę o skalowalności. Dlaczego? Dlatego, że skalowalność BGP jest wciąż ważnym tematem, o który jesteśmy pytani. Jak wybrać router do BGP na przykład? To temat wciąż powtarzający się. A jednocześnie ilość prefiksów, która wzrasta i która powiększa się w naszej tablicy routingu, każe nam zadać pytanie, jak możemy tą tablicę zmniejszyć. Jakie elementy, jakie mechanizmy możemy użyć, aby wyskalować się do istniejącej tablicy routingu. Tutaj troszeczkę nie dostosowałem się do wielkości sali, natomiast powiem tak. Ilość update'ów, które powoduje 400 tysięcy tras, obecnie doszliśmy do 400 tysięcy tras w tablicy BGP, powoduje, że w ciągu 7 dni możemy zaobserwować prawie 2,3 miliona update'ów dotyczących prefiksów. 405 tysięcy wycofań prefiksów, czyli widać, że bardzo dużo się rzeczy zmienia w tym internecie. To będziecie mieli w pliku PDF, będziecie mogli sobie dobrze przeanalizować. Na dole jest link do strony, na której możecie aktualne dane o tablicy routingu zebrać. W 2006 roku Internet Architecture Board, który się zebrał, orzekł, że skalowalność tablicy internetowej jest poważnym problemem z dwóch powodów właśnie. Z powodu ilości pamięci, którą potrzeba wyprodukować na urządzeniu, trzeba na urządzenie dostarczyć, a drugi powód to właśnie kwestie operacyjne. Im więcej update'ów mamy, im więcej update'ów BGP mamy, tym trudniej też analizować pewne rzeczy zachodzące w sieci, tym bardziej obciążamy też CPU. Czy pamięć obecnie jest problemem i czy CPU jest problemem, o tym powiem za chwileczkę. Mamy dwa typy routerów. Mamy routery, które działają i nie działają, można powiedzieć, tak? Mamy routery scentralizowane i zdecentralizowane. Nie można powiedzieć, że któryś z nich jest gorszy. Możemy powiedzieć jedynie, że któryś się nadaje do czegoś lepiej, a któryś nie. Otóż w scentralizowanym CPU lub grupa procesorów odpowiedzialna jest za to, żeby przetworzyć ruch, przesłać go dalej. Natomiast w routerze zdecentralizowanym oczywiście karty liniowe nam służą do tego, aby trzymać informacje, trzymać FIB, tablicę FIB, forwardingu i przesłać ruch dalej do innej karty. Natomiast nie można powiedzieć, że router scentralizowany nie jest nam już więcej potrzebny. Jeżeli mamy określony budżet, to oczywiście router scentralizowany powinniśmy wykorzystywać w dalszym ciągu. Natomiast ma on swoje, użycie tego routera scentralizowanego ma swoje implikacje. Jakie? Ano takie, że CPU odpowiada za wszystko, to raz, a dwa, że ilość pamięci mamy ograniczoną. Do niedawna, no mówię tutaj o routerach na przykład Cisco, bo jestem z firmy Cisco, zatem na routerach ISR, które są takimi routerami scentralizowanymi, ilość pamięci nie była zbytnio imponująca, tak? 1 giga, 2 giga, to już było dosyć dużo. A więc jeszcze parę lat temu się zastanawialiśmy, czy dwa pełne FIDy zmieszczą się nam w 512 megabajtach. Jak zatem oszacować wielkość pamięci wymaganą do załadowania na router? Obecna pełna tablica routingu to 400 tysięcy prefiksów. Oczywiście od zależności od miejsca w sieci. Jak oszacować, co nam zabiera te miejsce w pamięci? Macie tutaj wypisane te czynniki, które wchodzą w skład pamięciożerności, czyli są to prefiksy, są to ścieżki,
Są to atrybuty BGP, a przede wszystkim ASPAF. Również inne atrybuty musimy przetrzymywać, a więc MED, a więc Next Hopy i tak dalej. To trzy najważniejsze atrybuty dla BGP to jest ASPAF, Origin, nie Origin, ASPAF, Next Hop i MED, tak, które tutaj trzymamy i które na root serwerze też muszą być transparentne. Pomiędzy ASN-ami oczywiście. Poza tym prefiks, który trzymamy, musimy mieć w tablicy RIB, musimy stworzyć tablicę FIB i dodatkowo musimy mieć pamięć dla samego procesu BGP. To wszystko powoduje, że jeden prefiks tak naprawdę to nie jest tylko długość prefiksu, załóżmy 4 bajty, to jest znacznie więcej. Aby wyestymować zajętość pamięci, można przyjąć dla prefiksu IPv4 700 bajtów per prefix. To zawiera w sobie wszystkie te elementy, czyli RIP, FIP, proces BGP, atrybuty BGP, ścieżki i tak dalej. Dla pojedynczego FIDA oczywiście. Czyli pełna tablica 400 tysięcy prefiksów zajęłaby nam około 280 megabajtów pamięci. I teraz, jeżeli chcemy mieć dodatkowego FIDA, a bez dodatkowego FIDA BGP nie za bardzo ma sens, to musimy też oszacować, jaki będzie wpływ tego dodatkowego sąsiada. Jak myślicie? Razy 2, razy 1,5 wymagana pamięć. Dodatkowy sąsiad, zauważcie, nie powoduje, że prefiks jest umieszczony razy 2 na przykład w tablicy RIP albo razy 2 w tablicy FIB. Również atrybuty w głównej części są takie same. ASPAF może się troszeczkę zmienić, ale generalnie ścieżki się troszeczkę powielają, tak? Może być tych ścieżek razy 2, jeżeli mamy 2 FIDy, ale ilość prefiksów też się nie zmienia zasadniczo. Jeżeli mamy pełny FID, to ilość dodatkowych ścieżek, ilość dodatkowych prefiksów od drugiego FIDa praktycznie nam nie przybędzie. Zatem ścieżki i ASPAF to są czynniki, które zwiększają nam dodatkowo pamięć. Zatem dodatkowy FID to nie jest zwiększenie dwukrotnie pamięci wymaganej dla procesu BGP, dla naszego prefiksu. Można ocenić, że około 50 mega dla pełnej tablicy routingu obecnie to jest takie wymagana pamięć per dodatkowy FID. Jaki jest wpływ Neighbor Soft Reconfiguration? A, tutaj jest troszeczkę inna sprawa. Co ta komenda robi? Ta komenda, oprócz możliwości update'owania w locie sesji, bez jej zrywania, oferuje nam również przetrzymywanie kopii tablicy, którą otrzymujemy od sąsiada w naszej pamięci. A więc musimy trzymać pełną kopię tablicy, zanim ją przeanalizujemy algorytmem BEST. To powoduje, że jeżeli mamy 6 feedów, to musimy trzymać 6 pełnych tablic. I to już jest znaczący wzrost, też nie razy 6, ale już znaczący wzrost w stosunku do 280 megabajtów. Czyli załóżmy, software Neighbor Soft Reconfiguration spowoduje wzrost o dodatkowe 150 megabajtów, załóżmy. To wszystko można estymować, nie można powiedzieć dokładnie w megabajtach, bo więc to zależy od implementacji, to zależy od platformy. I na przykład router 7500 z 2004 roku, jak spojrzałem, na tym routerze 10 tysięcy prefiksów IPv6 zajmowało mniej pamięci niż 10 tysięcy prefiksów IPv4. Dlaczego? Ano dlatego, że ten router miał zaimplementowaną kompresję dla IPv6, ale nie miał tej kompresji dla IPv4. Obecnie mamy tyle pamięci na routerach dystrybucyjnych, że ta kompresja nie jest konieczna. Oczywiście niektórzy vendorzy nadal kompresję stosują, ale kompresja ma swoje implikacje negatywne w stosunku do konwergencji, bo skompresowany prefiks trudniej wolniej się odczytuje, wolniej się zapisuje. Jaki jest wpływ 4-bajtowego ASN, jeszcze idąc dalej? Tutaj wzrost jest 1-2%, naprawdę nie ma się czym przejmować. Tu też router optymalizuje sobie użycie pamięci, czyli nawet jeżeli mamy ścieżkę ASPAF, w której mamy, załóżmy,
cztery ASN-y starszego typu dwubajtowe, jeden ASN czterobajtowy, to router jest w stanie sobie zoptymalizować i wziąć taką porcję pamięci, która będzie pasowała do tego dwubajtowego ASN-a, mimo że w update'cie używamy już pól czterobajtowych. Czyli też router dodatkowo może to zoptymalizować, nie ma się czym przejmować w tym przypadku. Wpływ IPv6 jest już większy. Jeden prefiks, jeżeli sobie uruchomicie na routerze Cisco, zajmuje około 160 bajtów, przepraszam, ale sam prefiks bez niczego, bez atrybutów. Czyli a IPv4 z kolei około 130-140, czyli tu jest około wzrost około 30-40%. I jeżeli 700 bajtów przyjmujemy per prefiks estymacji dla IPv4, no to można przyjąć, że o 1/6, o 1/7, powiedziałem 30%, ale tak naprawdę 1/6, 1/7, o 1/7 wzrośnie nam wymaganie na pamięć dla IPv6. Dlaczego IPv6? Póki co nie musimy się martwić, dlatego że ta tablica ma na razie 10 tysięcy prefiksów. Czyli nawet jeżeli pomnożymy o większą wartość bajtów per prefiks, to sumarycznie nie daje nam to tak dużej tablicy. Aczkolwiek w którymś momencie to pewnie zaskoczy, że dużo będzie klientów, którzy te prefiksy IPv6 otrzymają i w dalszym ciągu będzie ciśnienie na multi-homing, bo tak naprawdę multi-homing powoduje, że mamy tu dużą fragmentację sieci i ciągły wzrost prefiksów w naszej tablicy publicznej. Oprócz wymagania na pamięć mamy wymaganie też na CPU. Tu na za dużo nie będę się rozwodził, bo to nasza sesja dotyczy tylko skalowalności, ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy pamięcią nie musimy się tak bardzo martwić jak przetwarzaniem CPU, zwłaszcza jeżeli mamy router scentralizowany, ale również jeżeli mamy router zdecentralizowany. Bowiem dlaczego? Dlatego, że konwergencja zależy od szybkości przetwarzania CPU. Im więcej tych prefiksów, dłużej trwa przeliczenie algorytmu BestPath w BGP. Czyli jeżeli mam 400 tysięcy, ja otrzymuję od kolegi, od sąsiada, ja naprawdę tak naprawdę nie mogę sobie wpłynąć, które prefiksy ja wpierw otrzymam od BGP. Zauważcie, że jeżeli mi zależy na serwisie YouTube, ja nie mogę przez BGP zażądać, żeby prefiksy YouTube otrzymać jako pierwsze. Nie ma takiej usługi w BGP obecnie, a więc zależy mi na tym, aby generalnie całą tablicę przemielić i przeliczyć jak najszybciej. Zatem 400 tysięcy ja chcę jak najszybciej przeliczyć, jak najszybciej wstawić do FIBA, po to, żeby móc przesyłać ruch. Zatem przetwarzanie danych, konwergencja jest tutaj bardzo istotna i mimo, że ta sesja nie jest poświęcona konwergencji, to tak naprawdę powinniście się przy wyborze routera skupić na CPU, na szybkości przetwarzania, a nie na pamięci. Pamięci obecnie mamy naprawdę sporo, nawet na routerach ISR, 1 giga czy 2 giga nie jest problemem. Jako podsumowując ten slajd, mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was myśli o najmniejszym jakimś routerze dla dwóch feedów, to warto się zaopatrzyć w 1 giga pamięci. Może na 512 by się to oczywiście zmieściło, natomiast chodzi o toż o dodatkowe feature'y, o NAT. To wszystko wymaga pamięci. Nie warto zamykać się na to, co teraz macie. Warto też troszeczkę rozszerzyć to o funkcjonalności, które uruchomicie w przyszłości. Czy możemy zoptymalizować ilość prefiksów, a to znaczy zmniejszyć ilość prefiksów w naszej tablicy? Tak, pojawiają się pewne mechanizmy i feature'y, które pozwalają nam to zrobić. Jednym z nich jest Lisp. Otóż, jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy pulę provider assigned i pulę provider independent, to każdy z tych klientów rozsyła swój prefiks, który nie jest agregowalny, bowiem oni chcą robić multi-homing. Czyli nawet jeżeli mamy klienta, który rozgłasza pulę otrzymaną od operatora A, to również operator B powinien ją rozgłaszać po to, żebyśmy mieli multi-homing. Jeżeli chcemy mieć multi-homing, to konsekwencją tego jest to, że jakiś operator Z w internecie będzie miał wszystkie prefiksy, zarówno końcowe, jak i połączeniowe. Lisp, o którym Łukasz Bromirski dosyć często mówił na PLNOG-u, polecam jego sesję z archiwum, służy nam do tego, aby oddzielić adresy IP, pule, które są końcowe, od pól połączeniowych. Pule połączeniowe są zaznaczone na czerwono, pule końcowe na zielono.
idea jest taka, żeby tą przestrzeń pól końcowych, które mają klienci enterprise, jakiś data center, inni klienci service provider, klienci końcowi i używają do multi-homingu, aby nie trzymać tego w internecie, nie trzymać tej informacji u providerów wewnątrz sieci. A więc zatem jak się połączyć do tych prefiksów, skoro ich nie ma u operatora Z w internecie, tak? Są tylko same czerwone połączeniowe prefiksy. Otóż LISP stosuje zbliżoną metodologię jak DNS, czyli jak w przypadku DNS-u odpytujemy się o adres końcowy, adres IP jakiegoś adresu DNS, nazwy domenowej, tak w przypadku LISP odpytujemy się o pulę końcową, tak, jakiegoś serweru, serwera, który jest w chmurze ASN, jakiegoś serwisu i LISP Mapping Agent odpowiada nam z adresem połączeniowym. I ten adres połączeniowy doprowadza nas do chmurki, w której mamy ten serwer. Czyli mamy dwa adresy, dwa routery brzegowe. W tym przypadku jest to 10.9.1.45 i 11.2.1.17. I taką odpowiedź powinniśmy też otrzymać od LISP Mapping System. Tutaj jest akurat przykład dla innego serwisu 15.1.1, który jest po prawej stronie naszego slajdu. Czyli LISP Mapping System wysyła nam adresy połączeniowe. Jeżeli mamy tylko jeden adres połączeniowy, to wyślę jeden. Jeżeli mamy więcej, to możemy więcej. W ten sposób jesteśmy też w stanie realizować nie tylko skalowalność, ale również mobilność. Bo wyobraźmy sobie, ten serwer z tym adresem IP przeniesie się z jednego operatora do drugiego. Co wtedy? Wtedy Mapping Agent będzie miał inne adresy połączeniowe prowadzące do naszego serwera końcowego i jesteśmy w stanie połączyć się nawet do tego serwera, używając innych adresów. Czyli w rezultacie jesteśmy w stanie wyskalować i zmniejszyć ilość prefiksów w tablicy routingu. Co ze skalowalnością root reflektorów? Pierwsze pytanie, dlaczego root reflektor potrzebuje prefiksy BGP w globalnej tablicy routingu? Otóż nie potrzebuje, tak? To jest podchwytliwe pytanie. Na root reflektorze nie potrzebujemy prefiksów RIB ani FIB. Dlaczego? Dlatego, że root reflektor nie powinien być na trasie przesyłu pakietów danych. Tak? Służy nam jako control plane do rozgłaszania prefiksów BGP. I żeby wyskalować lepiej nasz root reflektor, możemy mu powiedzieć: stary, nie ładuj prefiksów do RIBA i FIBA, bo nie ma czasu, nie ma sensu tracić czas na to, żeby ładować te prefiksy do FIBA, skoro i tak ty nie przesyłasz ruchu klienckiego. Możemy użyć takiej funkcjonalności jak BGP Selective Table Download na routerach Cisco i zupełnie odfiltrować prefiksy z tablicy routingu, z tablicy RIB i FIB. Wówczas nie ładujemy tych prefiksów BGP do tablicy RIB i FIB. Przetwarzamy je tylko w control plane i wysyłamy do sąsiadów, ale nie musimy ich wstawiać do RIB i FIB. Jakie są zalety oprócz skalowalności? Ponownie, konwergencja. Zyskujemy czas operacyjny CPU na to, żeby nie wstrzykiwać, nie wtłaczać tych prefiksów na karty liniowe, nie tracić czasu na to, cykli procesora. Cykle procesora mogą być w pełni wykorzystane na przeliczenie best path. Jak możemy skalować ilość sesji dla root reflektora? Ano wykorzystując root server. Jeżeli mamy punkt wymiany ruchu, na przykład exchange, gdzie mamy kilka ASN-ów, to ilość sesji full mesh jest n razy n minus 1 razy n dzielone na 2, czyli jeżeli mamy 8 hostów, to będzie to 28 sesji BGP, które musimy mieć. Zamiast tego możemy użyć root serwera, który służy nam do tego, aby transparentnie przesłać prefiksy między sąsiadami. No i obecnie root serwery są wykorzystywane przez exchange serwery, exchange pointy. W takim przypadku prefiks, który jest rozsyłany przez jeden ASN, AS1,
prefiks 999/24 jest transparentnie przesłany przez nasz root server. Next hop i ASPath nie zmienia się, tak? Czyli mamy tutaj ASN 900 i ten AS 900 nie jest wstawiany do ASPathu. Oczywiście ponownie możemy sobie zażyczyć, żeby ten ASPath modyfikować, ale domyślną zasadą jest, aby nie modyfikować parametru ASPath next hop dla prefiksu, który przechodzi przez root server. Inne właściwości root servera są podane na tym slajdzie, też dla waszej wiadomości. Na routerze Cisco też możecie skonfigurować root server w ten sposób, że ASPath, MET i next hop są transparentne, możemy uruchomić różne address families, IPv4, IPv6, kontrolować poprzez CLI i możemy stosować różne polityki routingu dla różnych klientów, czyli jeżeli otrzymujemy sobie pełny feed do jednej tablicy globalnej BGP, to później możemy per klient, per jakiś ASN sterować sobie, ustawiać sobie konkretną politykę, że nie chcę, aby dany ASN, mój sąsiad, otrzymywał jakiś prefiks, albo otrzymywał prefiks z wydłużoną ścieżką, albo jeszcze jakieś atrybuty mogę mu zmienić. Ten model implementacji też jest bardziej skalowalny niż tradycyjny root server, bowiem dlaczego? Dlatego, że update, który jest wysyłany na przykład do 10 neighborów, mamy 10 neighborów załóżmy, wygląda w ten sposób, że najpierw prefiksy z globalnej tablicy routingu są zaciągane, wysyłane, i różnice w stosunku do globalnej tablicy, a które wynikają z zastosowanej polityki w wirtualnym kontekście, są dokładane do tego update'u. Czyli w wirtualnym kontekście nie jest trzymana pełna tablica, czyli nie potrzebujemy trzymać 11 tablic dla 10 klientów tak naprawdę, tylko jedną tablicę pełną BGP trzymamy i różnice w kontekstach. To też nam skaluje ilość prefiksów, skaluje nam nasze rozwiązanie BGP, które byśmy chcieli zaproponować klientowi. Tu dla waszej referencji konfiguracja root serwera, jak to generalnie zastosować na routerze Cisco. Dwa ostatnie slajdy, właściwie trzy, w tym dwa rozważania. Pierwsze rozważanie to jest wirtualizacja a skalowalność, a drugie rozważanie to skalowalność a konwergencja. Sporo się mówi o wirtualizacji i to jest takie rozważanie generyczne. Co wdaje nam wirtualizacja do skalowalności? Tu pozwoliłem sobie wypisać trzy sposoby wirtualizowania routerów. Pierwszym z nich jest łączenie fizycznych urządzeń w jedno logiczne. Tak, możemy zastosować na przykład multi-chassis, czy to na Ceresie, czy na Juniperze, czy Alcatelu. Możemy posegmentować fizyczne jedno urządzenie, czyli na przykład wydzielić logiczne routery, VRF-y, stworzyć multi-instance BGP. Możemy też stworzyć, posegmentować z logicznego, logiczny router na kilka mniejszych. Czym się różni logiczne urządzenie od fizycznego? No tak, tym, że mamy kilka fizycznych, na przykład multi-chassis CRS jest stworzony i w ramach tego multi-chassis routera mamy wydzielone logiczne instancje, na przykład multi-instance BGP. A więc tak de facto łączymy fizyczne urządzenia, a na innym poziomie dzielimy je, czyli wirtualizujemy już wewnątrz urządzenia. No i teraz można się zastanowić, czy każda z tych wirtualizacji wnosi nam coś do skalowalności. Otóż nie. Jeżeli sobie połączymy kilka fizycznych urządzeń w jedno logiczne, to zależy w jakim trybie one będą, te urządzenia, pracować, ale zazwyczaj tylko jeden root procesor naraz będzie przetwarzał prefiksy, inne root procesory będą się nudzić. Jeżeli segmentujemy fizyczne urządzenie, to zauważcie, że nawet jeżeli stworzymy kilka logicznych routerów, to nadal posiadają te logiczne routery łącznie tyle samo pamięci wirtualnej, a więc nie zyskujemy na skalowalności. Tak naprawdę skalowalność możemy zyskać w trzecim przypadku,
Kiedy łączymy kilka fizycznych urządzeń ze sobą albo mamy w ramach jednego fizycznego urządzenia kilka kart procesorów i możemy zmusić router do tego, aby na przykład jedna karta procesora pracowała dla jednego adres familii, na przykład IPv4, a inna karta dla adres familii IPv6. Wówczas mamy oddzielone procesy i karta procesora faktycznie odpowiada za coś innego. Każda karta procesora za inny proces i lepiej się to skaluje. Wtedy możemy wykorzystać wszystkie karty procesora. Takie coś zachodzi na przykład dla multi-instance BGP. Od 4.2.0 na iOS XR jest wspierane przykładowo. W każdym razie ta wirtualizacja nie zawsze oznacza, że skalowalność nam się zwiększa. Jeżeli robimy segmentację fizycznego urządzenia na kilka logicznych, to pamięci musimy dołożyć. Przejdźmy do ostatniego rozważania, skalowalność a konwergencja. Tutaj jest takie pytanie do Was. Jak uważacie, czy mniej prefiksów, czy więcej prefiksów w RIP wpływa pozytywnie na konwergencję? Jakie są Wasze odczucia? Otóż odpowiedzią jest to, że nie zależy od ilości prefiksów to, czy konwergencja jest szybsza, czy wolniejsza. Zależy od mechanizmów dodatkowych konwergencji tak naprawdę, czy jesteśmy w stanie tą informację wykorzystać. Co ciekawe, im więcej prefiksów, jeżeli mamy dwie ścieżki zapasowe, jedną ścieżkę zapasową i jedną podstawową, to nawet może być to dla nas lepiej i lepiej dla konwergencji, jeżeli użyjemy na przykład mechanizmu typu make before break, czyli mechanizmu, który nam przeliczy ścieżkę zapasową, zanim awaria się wydarzy. Zobaczcie na taką sytuację. Jeżeli mamy tylko jedną ścieżkę i ta ścieżka nam z jakiegoś powodu, powodu awarii zniknie, to ile czasu musimy stracić na to, aby odwrót reflektora otrzymać zapasową ścieżkę, tak? Musimy ją przeliczyć ponownie w algorytmie BestPath i dopiero wtedy wstawić do FIBA. Jeżeli byśmy mieli zapasową ścieżkę i mechanizm na przykład BGP Peak, który przed awarią już przeliczy zapasową ścieżkę i zasygnalizuje ją do FIBA, to w przypadku straty podstawowej ścieżki zapasową mamy od razu. Pamiętacie mechanizm w AGRP Feasible Successor? To jest na takiej samej zasadzie w BGP. Od razu mamy zapasową ścieżkę gotową do działania. Nie musimy tracić czasu na dodatkowe przeliczenie BestPath algorytm. Dlatego też im więcej, do pewnego stopnia, im więcej prefiksów, tym lepiej. Oczywiście, jeżeli użyjemy potrzebnych nam funkcjonalności, takich jak BGP Peak, LFA i tak dalej. Przykładem uzyskania dodatkowej ścieżki z root reflektorami jest właśnie funkcjonalność AddPath, DiversePath albo BestExternal. Na tym rysunku widzicie konkretnie funkcjonalność DiversePath, gdzie jeden root reflektor wysyła ścieżkę do PE2, natomiast drugi root reflektor wskazuje secondary backup, najlepszą drugą ścieżkę. Oczywiście możemy na root reflektorze sobie wysterować, powiedzieć od tego root reflektora z tym nextcopem zawsze ustawiamy secondary BestPath, ale jest to znacznie trudniejsze do uzyskania bez DiversePathu to, żebyśmy rozesłali do PE1 dwie różne ścieżki. Bo jeżeli DiversePath nie użyjemy, to każdy z tych root reflektorów rozsyła tylko najlepszą ścieżkę, czyli obydwa root reflektory wyślą najlepszą ścieżkę, czyli przez PE2. Natomiast DiversePath to jest taka funkcjonalność, która mówi nam, wyślij nie najlepszą ścieżkę, tak jak zawsze BGP wysyła, tylko wyślij drugą najlepszą ścieżkę. W ten sposób root reflektor pierwszy wysyła najlepszą ścieżkę, a root reflektor 2 drugą najlepszą ścieżkę. W ten sposób PE2 ma od razu dwie ścieżki. Jeżeli zajdzie nam jakaś awaria w sieci, to mamy od razu gotową drugą ścieżkę przygotowaną w tablicy FIB. Jako podsumowanie chciałbym Wam powiedzieć, że dla urządzeń brzegowych
To są takie oczywiste rzeczy, natomiast dla urządzeń brzegowych istotna jest skalowalność w tablicy FIB przede wszystkim. W RIB-ie mamy sporo pamięci, jest to pamięć typu RAM, nie musi ona być szybkiego dostępu, natomiast pamięć FIB to są najczęściej już ASIC-i, to są TICAM-y, to są pamięci szybkiego dostępu, które znacznie trudniej wyprodukować i są droższe. Dlatego też powinno nam zależeć na tym, żeby ta tablica jednak nie rosła tak w nieskończoność. Jeżeli będziemy chcieli mieć 10 milionów prefiksów, obecnie nie ma takich routerów, które pomieszczą taką tablicę w FIB-ie, nie w RIB-ie. Natomiast dla root reflektora jest ważna tablica w RIB. I tutaj też ponownie nie ma problemu z pamięcią, ale jest problem z szybką konwergencją. Czyli powinniśmy się starać zmniejszać liczbę prefiksów po to, żeby konwergencja i rozgłaszanie było szybsze. I taka funkcjonalność, którą chciałbym, żebyście zapamiętali, to jest LISP, Locator ID Separation Protocol. I to jest protokół, który jest w trakcie standaryzacji. I to jest protokół, który nam może zwiększyć skalowalność poprzez zmniejszenie prefiksów w globalnej tablicy u operatorów. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, ja dziękuję, jestem też dostępny po sesji. Dziękuję bardzo.